Cześć, zapraszam wszystkich na krótki wykład, który miałem przyjemność wygłosić na zakończonym niedawno Festiwalu Nauki, Techniki i Sztuki w Łodzi. Sól himalajska, sól biała czy himalajska, cukier biały czy brązowy. Ja zacznę od zupełnie czegoś innego niż mówi tytuł. Nie wszyscy może to pamiętają, bo nie wszyscy teraz widzowie, słuchacze mają odpowiednią ilość lat, żeby to pamiętać, ale no, ja pamiętam z tego też powodu, z tego też właśnie powodu się, od tego zaczynam tę prezentację, ale na początku lat 90. trwała intensywna kampania firm produkujących margarynę, która miała zachęcić do zamiany niezdrowego masła na zdrową margarynę. Na przykład takie billboardy były normalne, gdzie właśnie były też udział rozpoznawalnych aktorów i gwiazd muzyki w reklamach margaryny, na przykład Witold Prykosz i Bogusz Bilewski, którzy reklamowali Kamę, nawet Edyta Górniak reklamowała konkurencję Kamy. No i generalnie różne znane osoby nas zachęcały do tego. W przypadku Prykosza i Bilewskiego sytuacja była o tyle kuriozalna, że Prykosz, który niby jadł tylko słoninę, czyli spirkę, i miał mieć według reklamy sklerozę, żył dosyć długo, podczas gdy Bogusz Bilewski zmarł po emisji jednej z pierwszych reklam, a rzekomo miał być tym zdrowym i serce mieć jak dzwon. No, jak już wspomniałem, nawet Edyta Górniak reklamowała. Generalnie reklamy margaryny zajmowały chyba najwięcej czasu tego antenowego, jeżeli chodzi ogólnie o reklamy, tak 20 kilka lat temu. Po pewnym czasie rozpoczęła się taka kampania informująca, że margaryna jest tworem syntetycznym, tłuszczem niewystępującym w przyrodzie. No i pytanie, czy powinniśmy na pewno ją tak jeść, jak nas zachęcają producenci tej margaryny. Może to niektórzy pamiętają, a ci, którzy nie pamiętają, to teraz sobie to pozwolę odtworzyć. To, czym posmarowałeś kromkę, było miażdżone, podgrzewane, wybielane, odwaniane, chemicznie utwardzane, filtrowane, mieszane z dodatkami i formowane. Cóż jeszcze można z tym zrobić? Naturalne jest tylko masło. Naturalnie. To, czym posmarowałeś kromkę, było... Ale proszę Państwa, właśnie jak tylko się rozpoczęła ta kampania społeczna, to zaraz się odezwali producenci, dosłownie zaraz, bo chyba po mniej więcej 2-3 tygodniach rozpoczęła się kontrkampania producentów margaryny przeciwko właśnie tej reklamie, która informowała o tym, że masło jest niezdrowe, bo między innymi zawiera cholesterol, a margaryna nie, a właśnie była taka kampania przeciwko cholesterolowi w latach 90. Zastanówmy się teraz, gdzie jest źródło tego właśnie tej takiej wojenki handlowej pomiędzy producentami jednego a drugiego. Dlatego, że na początku lat 90. sprywatyzowano część dużych zakładów tłuszczowych, jak Brzeg czy Kruchwica. Zostały one przejęte przez duże zachodnie firmy, na przykład Rama produkowana była przez firmę Unilever, Kama przez firmę Kama Foods, a masło było produkowane głównie lokalnie w mleczarskich spółdzielniach. Mleczarskie spółdzielnie, no niewielkie firemki, które działały właśnie na właśnie tak lokalnie, na lokalny rynek wprowadzały masło. No to teraz sobie pomyślmy, jeżeli duże zakłady były wykupione przez jeszcze większe zachodnie grupy kapitałowe, no to teraz pytanie, kogo stać na to, żeby się reklamować na przykład w telewizji? No oczywiście nie jakieś malutkie firemki, bo nie znam chyba żadnej jakiejś tam malutkiej firmy, która nie wiem, załóżmy jakiejś malutkiej cukierni, która by sobie zafundowała reklamę w telewizji. No raczej takich rzeczy nie spotykamy. Stąd też właśnie reklamowana bardzo intensywnie była przez różnych producentów konkurujących ze sobą właśnie ta margaryna. No i teraz pytanie, czy celem tej wojenki handlowej była troska o zdrowie Polaków, czy chęć zdobycia większej liczby klientów? No myślę, że odpowiedź jest oczywista, że chcemy po prostu zdobyć klienta. Kupiliśmy zakłady tłuszczowe, niech te zakłady zarabiają, tylko w tym celu trzeba zwiększyć sprzedaż, czyli zachęcić ludzi do tego, żeby zaczęli jeść więcej margaryny. No to w takim razie odpowiedź jest jakby taka oczywista, ale od tamtych wydarzeń no, minęło prawie 30 lat. Ale pomimo tego nadal trwają podobne przepychanki, tylko się po prostu przeniosły na nieco inny grunt.
Dlaczego? No, spróbuję to odpowiedzieć na to na końcu. Teraz już przejdę do bardziej właściwej części tej prezentacji. Sacharoza to jest cukier występujący w wielu roślinach, w owocach, w korzeniach, jak na przykład w buraku cukrowym albo w buraku zwyczajnym, ale nie tylko, a nawet w nektarze kwiatowym. Nie oczywiście jako jedyny cukier, ale między innymi. No, nie jest w świecie roślinnym nic dziwnego, właśnie jak znajdziemy gdzieś sacharozę. To jest wzór cząsteczki sacharozy. Na co dzień znamy ją bardziej, przynajmniej w Polsce, na polskich stołach bardziej w tej postaci. Znana jest ludzkości od starożytności, bo prawdopodobnie początki produkcji cukru rozpoczęły się w Azji i sięgają być może nawet 1000 lat przed naszą erą. W Polsce społecznie jest ona utożsamiana z białym cukrem buraczanym. To ma bardzo duże znaczenie pod kątem tego, o czym dalej będę mówił, że w Polsce jest to tak utożsamiane z białym cukrem stołowym. Ale same, jak już mówiłem, same początki cukru to jest około 3000 lat wstecz, ale aż do początku XIX wieku, czyli jeszcze mniej więcej 200 lat temu z hakiem, w Europie był to niemal wyłącznie importowany zamorski produkt. Nie tylko zamorski, bo drogą lądową też była importowana, ale generalnie był to produkt sprowadzany do Europy z cieplejszych krajów. Od XVI stulecia, kiedy się rozpoczęła kolonizacja Ameryki Środkowej, Południowej, zakładano tam również plantacje trzciny cukrowej. Hiszpanie czy Portugalczycy zakładali plantacje trzciny cukrowej, które po prostu zaczęły stanowić konkurencję dla cukru sprowadzanego na przykład z Azji czy z Afryki, no bo po co płacić tamtym? Arabowie sobie jeszcze w ogóle każą dużo, dużo płacić, jak można po prostu zrobić im konkurencję i przywozić ten cukier na przykład z Ameryki Południowej czy tam Środkowej. Ale ze względu na cenę, no cukier był towarem raczej luksusowym. No raczej to nie było coś, co na stołach w jakimś tam chłopskich stołach było, że tak powiem, do zdobycia i do słodzenia na przykład jakichś tam napojów. Przez ponad 2000 lat, a właściwie to można powiedzieć, że nawet bliżej 3000 lat niż 2000, produkowano tę sacharozę tylko w krajach o ciepłym klimacie. Ten cukier był tylko tam właśnie produkowany z trzciny cukrowej, w małych ilościach także ze stronków drzewa świętojańskiego z tak zwanego karobu, ale w 1747 roku pewien chemik niemiecki odkrył, że cukier występuje też w burakach. Ten sam cukier, który jest produkowany z trzciny, występuje też w burakach. No i opracowano też pierwsze metody jego otrzymywania, właśnie wydzielania z tych buraków. Jak jest, no to może nauczmy się go otrzymywać. Ale nikt nie produkował cukru właśnie z buraków. Nadal był on sprowadzany do Europy właśnie z cieplejszych krajów. W Europie jeszcze tylko tak uzupełnię, niewielkie ilości trzciny cukrowej uprawiano na południu Hiszpanii, co ma związek z tym, że kiedyś była ona w rękach islamskich i właśnie z tego powodu właśnie tę trzcinę cukrową tam też uprawiano w niewielkich ilościach. Ale generalnie w Europie przed 1500 rokiem, pomijając te Hiszpanie, to był to towar wyłącznie sprowadzany do Europy z zewnątrz. Na przełomie XVIII i XIX wieku, gdy w Europie rozszalały się wojny napoleońskie, to pojawiły się problemy z dostawami cukru do Europy właśnie z powodu tych wojen. Ten cukier po prostu stał się bardzo niedostępny. No i ktoś poszedł po rozum do głowy, to skoro wiemy, że ten cukier jest też w burakach, umiemy go z tych buraków wydzielać, no to czemu nie zaczniemy tego produkować sami, zamiast to sprowadzać przez pół świata gdzieś tam z Ameryki Południowej czy jeszcze gdzieś tam z Azji i trzeba jeszcze przy okazji słono za to płacić. No generalnie w 1802 roku w takiej wsi o nazwie Konary obok Wołowa, to jest województwo dolnośląskie, nie tak daleko od Wrocławia, powstaje pierwsza na świecie cukrownia, ale cukrownia, która produkuje cukier, a właściwie pozyskuje, bo go nie produkuje, tylko pozyskuje, wydziela z tych buraków, właśnie z buraków, a nie z trzciny cukrowej. Czyli
Oprócz buraków i ewentualnie tego karobu, trzecim surowcem do pozyskiwania cukru zostają, oprócz tej trzciny i tego karobu, zostają właśnie buraki. Produkcja cukru przenosi się do krajów, to znaczy rozpoczyna się także w krajach o klimacie chłodniejszym. Już nie trzeba liczyć na to, że on przypłynie z ciepłych krajów, czy tam ewentualnie go jakoś lądową drogą przetransportują. Można już liczyć na to, że wyprodukujemy go na miejscu i to jest pewniejsze, bo jak nam statek po drodze gdzieś zatonie, to w ogóle będzie nieszczęście, a to raczej jak sobie na miejscu będziemy uprawiać buraki, a obok jeszcze postawimy cukrownię, no to już w ogóle jest to dobre rozwiązanie. To jest wszystko sprawia, że cukier tanieje i staje się coraz dostępniejszy, no bo te uprawy buraka cukrowego się generalnie stają masowe, stawiane są w Europie kolejne cukrownie w krajach tych właśnie o chłodniejszym klimacie i cena spada, bo zdecydowanie taniej jest ten cukier już produkować na miejscu niż sprowadzać go przez pół świata. Więc też spożycie cukru rośnie. I tu jeszcze mamy na zdjęciu właśnie tę pierwszą cukrownię w Konarach. Ona spłonęła w 1945 roku, ale jest zachowana w postaci tak zwanej sztucznej ruiny. Można to sobie tam pojechać i obejrzeć. Ale też większe spożycie cukru, które się po prostu wtedy pewne nawyki, że tak powiem, rozpoczynają, typu słodzenie herbaty, też po prostu dodatek do ciast. No wcześniej to używano na przykład miodu, ale to też nie było tanie rozwiązanie, więc tego używano, no spożycie tych takich prostych cukrów było znacznie niższe. A teraz pojawia się na rynku cukier i kampanie jedzmy ten cukier, nam się należy, więc jedzmy. No i to też się wiąże z tym, że nasila się właśnie próchnica zębów, czy tam generalnie tycie w związku ze wzrostem spożycia tego cukru. No i z czasem, chociaż to już w okresie znacznie późniejszym, rozpoczyna się także nagonka na biały cukier. To pytanie, a co zamiast cukru białego? Może cukier brązowy? Tutaj niestety nie wszyscy wiedzą, że wrócę do tego, co mówiłem na początku, że cukier brązowy utożsamiany jest z cukrem trzcinowym, a biały z buraczami. Czy to jest to, że tak to utożsamiamy, bo się na czymś nie znamy, to jest właściwe podejście? Niekoniecznie. Dlaczego? Dlatego, że cukier brązowy jest nierafinowaną postacią cukru, po prostu cukru. Cukier biały, rafinowany, oczyszczony, to jest niemal czysta sacharoza. Natomiast cukier brązowy to jest surowy, nieoczyszczony produkt wydzielony z surowca roślinnego. Zawiera ponad 88% sacharozy, czyli w obu przypadkach jest to sacharoza, tylko w jednym przypadku czystsza, w drugim przypadku no, bardziej zanieczyszczona. Zarówno z buraków, jak i z trzciny otrzymamy cukier o podobnym brązowawym kolorze. Zależnie od stopnia oczyszczenia, oczywiście on będzie troszeczkę mniej albo bardziej brązowy, no ostatecznie będzie biały, jak go już tak super oczyścimy. Ale generalnie nie ma znaczenia, z której rośliny pozyskujemy cukier, bo zarówno z trzciny, jak i z buraków cukrowych otrzymuje się ten sam związek, czyli biały cukier, właśnie sacharozę w wyniku oczyszczania cukru brązowego. Po prostu różnica jest taka, że produkuje się tę sacharozę w krajach cieplejszych z trzciny, w krajach chłodniejszych z buraka cukrowego, a jeżeli byśmy znaleźli jeszcze jakąś wydajną roślinę, która by dużo tego cukru, właśnie tej sacharozy gromadziła, to jeszcze z innej rośliny by można było robić. To nie jest nic dziwnego, bo właśnie cukry i inne związki to występują, te same związki występują w różnych gatunkach roślin, na przykład wszystkie rośliny produkują celulozę i glukozę, sacharozę produkuje też wiele roślin. Kiedyś była taka reklama, że w naturze owoce nie łączą się z białym cukrem, to tak nie do końca też jest prawda, to było tak troszeczkę też nadużycie. No ale dobrze, teraz pytanie, czy cukier brązowy jest lepszy? Wady i zalety. Zrobiłem taką tabelkę, żeby to porównać, gdzie porównałem cukier biały buraczany z cukrem brązowym trzcinowym. Ale gdybym tu zrobił cukier brązowy buraczany,
to byśmy mieli właściwie to samo, co w przypadku trzcinowego. Po prostu różniłoby się to przede wszystkim zawartością tej sacharozy, która byłaby trochę niższa niż w cukrze białym. Ale zarówno z cukru brązowego, tego nierafinowanego, jak i brązowego buraczanego i brązowego trzcinowego możemy zrobić cukier biały, po prostu go oczyszczając, czyli wydzielając tę czystą, praktycznie czystą sacharozę. Wady i zalety są właściwie te same. Brązowy dostarcza jeszcze przy okazji niewielkich ilości witamin i substancji mineralnych. A co jest jeszcze dosyć ciekawe, to znaczy no, tam są resztki, co za chwilę o tym powiem, melasy w cukrze trzcinowym, które delikatnie też wpływają na smak słodzonych potraw, czy tam może niekoniecznie potraw, no deserów różnych czy herbaty, ale generalnie wady są te same. Wady są te same, no bo cały czas mamy do czynienia z sacharozą, która jeżeli sama jest szkodliwa, to nawet jeżeli nie jest do końca czysta, to też będzie szkodliwa. Sam cukier brązowy jest promowany jako zdrowsza alternatywa dla cukru białego, bo jest źródłem witamin i minerałów. Czy na pewno? No pozwoliłem sobie zrobić takie zestawienie, ile byśmy musieli dziennie tego cukru zjeść, żeby dzienną potrzebną dawkę odpowiednich minerałów czy tam witamin no po prostu spożyć. Jak widzimy, nie jesteśmy w stanie tyle tego cukru zjeść, bo w niektórych przypadkach to byłoby około 20 kg, bo po prostu cukier brązowy nie jest dla nas źródłem witamin i minerałów, no jest źródłem cukru. I o tym niestety to jakby niektórzy, zwłaszcza ci, którzy sprzedają cukier brązowy, zapominają, że przede wszystkim jest to źródło cukru. Mówię tak, jakby zapominają, no bo po prostu o pewnych rzeczach milczą, że to jest tak samo działa jak ten cukier biały, bo cały czas jemy tę sacharozę, tylko po prostu raz jest w postaci oczyszczonej, raz jest w postaci takiej surowej. Odpadowym produktem przy pozyskiwaniu cukru jest syrop, który nazywamy melasą. On jest taki, przypomina konsystencją trochę miód, taki płynny. W krajach ciepłych jest to melasa trzcinowa, ewentualnie karobowa, w chłodniejszych buraczana. Krajowe cukrownie sprzedają melasę buraczaną w cenie 50-60 groszy za kilogram, ale już w tak zwanych sklepach ze zdrową żywnością, mówię, że w tak zwanych, bo to co w nich można kupić często nie ma za wiele wspólnego ze zdrową żywnością, w cenie około 20 kg na kilogram, czyli około 40 razy więcej. W przeliczeniu na kilogram cukru, bo melasa zawiera około 50% cukru, i to już jest za mała ilość, żeby się opłacało ten cukier wydzielać stamtąd, to po prostu wychodzi, że około 40 zł na kilogram. Sama melasa, której produkuje się dużo, jest używana głównie do produkcji pasz. Natomiast cukier biały można przerobić na brązowy, po prostu dodając do niego melasy. I niektórzy tak zresztą robią, że do cukru białego, który może być zarówno trzcinowy, jak i buraczany, dodaje się trochę melasy i mamy cukier brązowy. Znaczy to akurat ma to do siebie, że jak w ten sposób robimy, to ta melasa jest tylko na powierzchni, nie wchodzi, że tak powiem, w głąb kryształów tego cukru, tylko jest zgromadzona tylko na powierzchni, więc jak taki cukier wrzucimy do na przykład wody, to ta melasa się szybko spłucze z powierzchni i na dnie nam zostanie biały cukier. Podczas gdy to byłby taki surowy cukier, wcześniej nieoczyszczony, który tę melasę zawiera nie tylko tak na powierzchni, no to jak wrzucimy taki cukier do wody, no to ta melasa się rozpuszcza w miarę rozpuszczania się w ogóle tych kryształków cukru. To tylko jest taka różnica. Natomiast co jeszcze tutaj warto powiedzieć, to że cukier brązowy jest tańszy w produkcji niż cukier biały, a jednak kosztuje więcej. Dlaczego? No właśnie ze względu na tę nagonkę. Póki rynek działa tak, że póki jest ktoś, kto będzie za to więcej płacił, chociaż jest to tańsze w produkcji, to rynek po prostu tę cenę będzie windował. Będzie po prostu tę cenę windował. Stąd też niektórym się właśnie będzie opłacało także robić w ten sposób, że cukier biały, który jest droższy, przerabiać na cukier brązowy, właśnie dodając tej melasy.
No dobrze, co jeszcze warto powiedzieć? Warto by przejść teraz do kolejnej naszej bohaterki soli himalajskiej. Zacznę od tego, że chlorek sodu występuje w przyrodzie, w wodzie morskiej, słonych jeziorach. Tworzy też pokłady w skorupie ziemskiej, które zwiemy solą kamienną. Pokłady też mogą być właściwie na samej powierzchni, a zanieczyszczenia, czyli domieszki w soli kamiennej, no, są różne. I ich skład zależy właśnie od złoża, no bo złoża w różnych warunkach mogły powstawać, więc też się różnią tymi właśnie zanieczyszczeniami. Również na kolor surowej soli właśnie kamiennej wpływają te domieszki. Tu mamy taki przykład właśnie Góry Solne w Rumunii, to jest wschodnia część właśnie Karpat w Rumunii. Tu jeszcze mamy też Góry Solne w Iranie, to jest część gór Zagros. Właśnie też widzimy, że akurat kolorem się też różnią te pokłady soli, które wystają na powierzchnię. No teraz jeszcze tak spróbujmy sobie pokrótce wyjaśnić, czym jest ta sól kamienna. Że jest to mineralna postać chlorku sodu, taka występująca w naturze w skorupie ziemskiej. Ale zawiera właśnie domieszki innych substancji, czyli zanieczyszczeń, które może zawierać właśnie pewne ilości związków jodu, bromu, gipsu, no i innych, zależy też od złoża. Po oczyszczeniu soli kamiennych otrzymuje się tak zwaną sól ważoną. Biała sól kuchenna, to właśnie ta ważona, to jest niemal czysty chlorek sodu. Ale to nie ma znaczenia, czy ja sobie wezmę sól morską czy kamienną, to i tak ją mogę przerobić na zwykłą białą sól w wyniku oczyszczania, czyli wydzielania czystego chlorku sodu. Sól kuchenna, znaczy ogólnie chlorek sodu, to nie jest coś, co tylko szkodzi, to jest coś, co pozwala utrzymać stałe ciśnienie krwi. Ale nadmierne spożycie prowadzi do rozwoju nadciśnienia tętniczego, innych chorób wewnętrznych, nawet stwarza zagrożenie udarem. Przejdźmy do tej soli himalajskiej. Czy ona jest rzeczywiście zdrową alternatywą soli białej? Bo ona jest tak reklamowana, że jest to alternatywa, która jest zdrowa, że jest to źródło niemal wszystkich cennych mikroelementów. I co jeszcze tutaj można dodać? No, zapytać przede wszystkim, czy mamy prawo tak mówić, czy ktoś ma prawo ją takim hasłem nam wciskać, że tak powiem. No to zaraz sobie odpowiedzmy. Przede wszystkim tu mamy znowu porównane wady, zalety i skład soli białej i ważonej i soli himalajskiej. Skład chlorek sodu w przypadku soli białej to jest blisko 100%, jak widzimy, w przypadku himalajskiej no jest go trochę mniej, bo tam po prostu mamy jeszcze te zanieczyszczenia, których nie ma już w soli ważonej. Zalety na jedno i drugie nadaje słony smak potrawom, konserwuje żywność, no i jeżeli jest jeszcze przy okazji sól jodowana, biała jest jodowana, to dostarcza też tego jodu. No sól himalajska dostarcza nieznacznych ilości także innych pierwiastków chemicznych niż tylko tego chloru i sodu. No i zalety i wady są identyczne. Dlaczego? Dlatego, że w obu przypadkach mamy do czynienia właśnie z chlorkiem sodu, tylko w jednym przypadku w postaci czystszej, w drugim przypadku w postaci bardziej zanieczyszczonej. Po prostu z domieszkami, tym co było przy okazji w złożu, z którego została wydobyta. Ale również sól himalajską jesteśmy w stanie przerobić na sól białą właśnie w wyniku ważenia, czyli tego oczyszczania. Szkodliwe działanie soli kuchennej, i nie ma znaczenia, czy to będzie ważona, kamienna czy morska, wynika z tendencji do zbyt dużego jej spożywania, bo średniodobowe spożycie na dorosłego człowieka to się szacuje, że jest około 11 gramów dobowo zamiast zalecanych 5 gramów dobowo. Ktoś tu się może burzyć, że przecież no, nikt nie je dużej łyżki soli dziennie. Tak się może wydawać, ale ta sól jest wszędzie. W pieczywie, no przecież ziemniaczki się soli i tak dalej, i tak dalej. Tej soli tak naprawdę się spożywa całkiem sporo, bo po prostu przyzwyczajamy swoje kubki smakowe do pewnych smaków, więc potem tej soli trzeba używać więcej, żeby ten odpowiedni smak czuć. No dobrze, generalnie jak już powiedziałem, to szkodliwe działanie wynika przede wszystkim z tego, że jemy tej soli za dużo. Tu sobie jeszcze tak pozwoliłem pokazać
takie zestawienie soli himalajskiej z solą kamienną, kłodawską, białą, że no, one się jakoś strasznie nie różnią. Natomiast sól zabłocka to właściwie jest sól, która nie tyle tworzy pokłady, tylko jest pozyskiwana z solanki na Podbeskidziu. Po prostu z naturalnej solanki, z ujęcia właśnie tej solanki, w wyniku odparowania tej solanki otrzymuje się sól zabłocką. Proszę zwrócić uwagę, ile w niej jest jodu. Bardzo dużo. To jest prawdopodobnie sól o największej na świecie, największa na świecie wśród znanych właśnie soli, najbogatsze źródło jodu, jeżeli chodzi o sole takie występujące naturalnie, to jeżeli chodzi o te sole kamienne wszelakie. I teraz przejdźmy kawałek dalej. Większość soli himalajskiej, która jest dostępna na polskim rynku, jest sztucznie jodowana. Przeszedłem akurat, popatrzyłem po sklepach, popatrzyłem po opakowaniach. Większość jest sztucznie jodowana. No pytanie dlaczego, skoro ją się reklamuje również pod hasłem, że dostarcza tego jodu? Dlatego, że tego jodu ona dostarcza akurat bardzo niewiele tak naprawdę. Naturalna zawartość jodu w soli himalajskiej jest bardzo niska. I sama sól himalajska ma zarówno skład, jak i kolor bardzo zbliżone do soli kamiennej wydobywanej w Kłodawie. W Kłodawie się też wydobywa sól różową o zbliżonym kolorze do soli himalajskiej. No to zobaczmy, tu jest pierwsza część takiej tabelki. Widzimy, że są tu bardzo podobne wartości. No nie jest to nic dziwnego. Zaraz pokażę też drugą część tej tabeli, ale teraz jeszcze zobaczmy, bo o soli himalajskiej mówi się, że to jest wyjątkowe źródło mikroelementów. Czy na pewno? Nie. Nie jest wyjątkowym, bo jest to skład typowy dla innych soli kamiennych. Sól himalajska nie jest istotnym źródłem jodu, bo aby zaspokoić dzienne zapotrzebowanie na jod, to byśmy jej musieli spożyć jako dorośli ludzie ponad 100 gramów dziennie. No w przypadku innych mikroelementów to byłoby jeszcze więcej niż tych 100 gramów. No i takie ilości sodu to by groziło poważnymi konsekwencjami właśnie ze śmiercią włącznie. Wracając do tych właśnie, to jest druga część tej tabelki, tych właśnie tego, co ona zawiera, bo na pewnych stronach znajdziemy informację, że ona dostarcza około 90 mikroelementów. Mniej więcej 90 pierwiastków na Ziemi występuje naturalnie. A nie jest możliwe, żeby sól himalajska nam dostarczała wszystkich, bo to jest nadużycie w stosunku do tego, co widzimy na przykład w tej tabeli. Dlaczego? Dlatego, że to nie jest informacja o tym, których mikroelementów nam ta sól himalajska dostarcza, tylko na obecność jakich pierwiastków była badana. To jest różnica, bo na tym poziomie, co tutaj mamy te różne pierwiastki śladowe wypisane, to je znajdziemy wszędzie. W kałuży, w powietrzu, w glebie, cokolwiek byśmy nie wzięli do analizy, jakąkolwiek próbkę środowiskową, to na podobnym poziomie znajdziemy właśnie te pierwiastki. Więc to nie jest żadna informacja o tym, że ona ich dostarcza. Takie stężenie, jak już mówiłem, znajdziemy gdziekolwiek, a pytanie, czy woda z kałuży, gdzie znajdziemy podobne ilości, jest na przykład źródłem gadolinu dla człowieka albo jakiegoś dysprozu czy tam cholu. Raczej nie. I tak między Bogiem a prawdą, chociaż tak może się nie powinienem wyrazić, bo to jest podobno błędnie używane wyrażenie, część tych pierwiastków to są substancje tak naprawdę szkodliwe, a nie jakieś potrzebne mikroelementy, albo bez funkcji w ogóle biologicznych. Więc tak naprawdę dobrze, że sól himalajska nie jest ich źródłem, bo byśmy nie mogli jej jeść. Teraz pytanie, czy to jest na pewno sól himalajska. Sól himalajską wydobywa się w Pakistanie, 300 km w linii prostej od Himalajów, głównie w kopalni Kewra i w okolicach, tam jest jeszcze kilka innych kopalń, w których się ją wydobywa. Ale generalnie to jest tak, jakbyśmy sól kłodawską nazwali solą sudecką albo karpacką, beskidzką. No można sobie tutaj wybrać, że tak powiem, jak ją sobie możemy nazwać. Tak czy siak, jak ją sobie nazwiemy,
sudecką, czy karpacką, czy beskidzką, czy nawet tatrzańską, to i tak to będzie nieprawda, bo z Tatrami, czy ogólnie z Beskidami, Karpatami, Sudetami, sól kłodawska nie ma nic wspólnego. Stąd też w niektórych krajach używanie nazwy sól himalajska jest zakazane. Skoro już tak wyjaśniłem, że to jedno i drugie to nie są alternatywy dla soli białej i cukru białego, no to pytanie to jak słodzić i solić zdrowie. Po prostu solić i słodzić mniej. I tyle. Dwa, jeszcze trzeba pamiętać o tym, że sam fakt bycia celebrytą nie czyni z nikogo eksperta od zdrowego jedzenia. Bo czasy mamy o tyle wesołe, że na przykład za autorytet w dziedzinie zdrowej żywności uchodzi żona piłkarza tylko dlatego, że jest żoną piłkarza. Ale to, że jest się znanym, nie znaczy, że jest się automatycznie ekspertem. Zresztą właśnie celebryci bardzo często nadużywają pewnych haseł, których używać nie powinni, bo ich sami nie rozumieją. Powtarzają często brednie usłyszane od innego celebryty albo gdzieś tam przeczytane w internecie. Do tego jeszcze weźmy pod uwagę, że wiele celebrytów, można mieć wrażenie, że za chwilę każdy celebryta będzie miał swoją książkę kucharską ze zdrowymi przepisami. I to jest prawie pewne, jak się przegląda takie przepisy, że tam będzie sól himalajska i cukier oczywiście brązowej trzcinowy. Bo białym cukrem słodzić się nie da, bo to nie będzie słodkie. Białą solą solić się nie da, bo to nie będzie słono. Dwa. Pamiętajmy o tym, że to jest zwykła fanaberia, żeby zwykłą sól kamienną, bo sól himalajska to jest zwykła sól kamienna, którą po prostu no, ma kolor taki, bo w jakichś warunkach konkretnych powstała i zawiera jakieś konkretne zanieczyszczenia. Ale jej kolor nie jest niczym szczególnym. No, na całym świecie znajdziemy złoża soli kamiennej, które mają różne kolory, między innymi takie na przykład różowe. Ale teraz pomyślmy, czy na przykład Chińczycy importują sól kłodawską do siebie, żeby produkować u siebie coś z tej soli? Nie, bo po co, jak jej mają sporo u siebie? To po co? To się zupełnie by nie opłacało. To co innego, na przykład eksportować na odległość kilka tysięcy kilometrów ropę, bo na przykład inne kraje jej u siebie nie mają. Ale w sytuacji, gdy jest coś dostępne lokalnie, to się tego nie sprowadza skądś tam, jeżeli można to mieć u siebie, bo to jest po prostu ani ekologiczne, ani ekonomiczne. To jest po prostu zwykła fanaberia i tak jest właśnie z solą himalajską. Wydobycie, czy tam ogólnie koszt tony soli, to jest koszt rzędu kilkudziesięciu złotych. To teraz pomyślmy, że sól wartą kilkadziesiąt, tonę soli wartą kilkadziesiąt złotych transportujemy na odległość jakichś 7000 kilometrów. To ile będzie kosztował i ile paliwa zużyjemy, żeby zwykłą sól, którą możemy sobie kupić na miejscu, wydobyć na miejscu, przetransportować na kilka tysięcy kilometrów. Takich rzeczy się nie robi, bo to nie ma uzasadnienia ekonomicznego i na przykład nikt tak nie robi. To jest zwykła fanaberia, żeby sprowadzać właśnie na przykład taką sól himalajską. To właściwie czemu to ma służyć? Chyba tylko po to, żeby się pochwalić, że to ładnie na stole wygląda, w solniczce na przykład. Ale jak ma ładnie wyglądać, to ja sobie mogę kupić też sól kłodawską, która działa tak samo, soli tak samo, kolor też ma podobny, a przynajmniej mam pewność, że nie truję, że tak powiem, w ramach swoich dziwnych pomysłów właśnie aż tak strasznie przyrody, żeby po prostu tyle paliwa spalić na to, żeby tę sól do mnie przywieźć. Niech to jest fanaberia celebrytów. Teraz pytanie, skąd to wynika? Wszystko, co ja tutaj mówię. No wynika stąd, że klient jest tak naprawdę ofiarą wojenki takiej o rynek, a wykorzystuje się tutaj właśnie fakt słabego wyedukowania społeczeństwa w dziedzinach nauk przyrodniczych. Że ludzie się po prostu na pewnych rzeczach nie znają, więc łatwo im jest coś wmówić. Jeżeli rynek jest zalany białą solą, to nie zrobimy furory, wprowadzając kolejną białą sól na rynek. To trzeba przekonać człowieka, że to jest zdrowsze, bo ma na przykład inny kolor. Albo jeszcze coś innego. Czyli to samo sprzedać mu jako coś innego i już można raz sprzedać to drożej, dwa po prostu wystarczy przekonać, że to jest lepsze, bo jest zdrowsze. Korzystając z tego, że ktoś się da przekonać, bo nie jest w stanie tego zweryfikować.
zweryfikować nie jest w stanie z tego, że po prostu jest ta edukacja w tym zakresie jest bardzo kiepska, jeżeli chodzi o społeczeństwo. I właśnie klient, który często się określa mianem klienta świadomego, jest tak naprawdę klientem nieświadomym i dlatego się daje nabijać w butelkę. A zresztą samo kupowanie nawet wody mineralnej to jest nabijanie dosłownie tak bardziej nawet, można byłoby powiedzieć, w butelkę, bo to też jest fanaberia, żeby kupować wodę, która się niewiele tak naprawdę różni od kranowej, jeżeli chodzi o właściwości, bo to jest podobnie jak właśnie z tą solą himalajską. No dobrze, to mniej więcej tyle. Chciałem jeszcze powiedzieć, co mnie do tego w ogóle zachęciło. Dlatego, że jakiś czas temu znalazłem właśnie taką grafikę, wyświetliła mi się na Facebooku i jak to przeczytałem, no to po prostu się człowiek zastanawiał, no kto to tłumaczył i czy ktokolwiek cokolwiek rozumie z tego, co tłumaczył. Otóż sól himalajska, jak już mówiłem, to jest zwykła sól kamienna. Z każdej soli kamiennej zrobimy sól białą, po prostu w wyniku oczyszczenia. To, co tutaj widzimy, zwłaszcza co do soli kuchennej, no zobaczmy, zawiera wszystkie minerały poza sodem i chlorkiem. No, można się zdziwić. Procesy chemiczne oraz utlenienie może wytworzyć amoniak lub aluminium. O, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Ciekawe, co autor miał na myśli i to już w ogóle jest bardzo ciekawe, może powodować podwyższone ciśnienie krwi oraz problemy z układem krążeniowym. Dokładnie to samo byśmy napisali po lewej stronie. Tu akurat jest prawda, ale dotyczy obu stron tej grafiki. Albo zobaczmy tutaj. Wierzy się, że sól himalajska oczyszcza powietrze i poprawia jakość snu. A na jakiej zasadzie by to miała działać? To mogą działać magiczne proszki. A ponieważ sól himalajska jest zwykłą solą kamienną, to rozsypanie soli himalajskiej to jest to samo, co rozsypanie zwykłej soli białej, a nikomu to na pewno nie poprawiło snu. No to w sumie wszystko, co chciałem powiedzieć i w takim razie pozdrawiam i do usłyszenia w następnych właśnie moich filmach z laboratorium, czy takich też właśnie wykładach. Pozdrawiam, do zobaczenia i do usłyszenia. Cześć!